Tu Radyjko Dorota. Hej na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Przed wyjazdem na Podlasie byłam podekscytowana. Trochę się cieszyłam, trochę czułam się niepewnie. A teraz? Teraz jestem wyciszona, czuję spokój i zadowolenie. To był długi tydzień, wymagający ode mnie odwagi, szczerości i puszczenia oporu. Zdecydowanie to nie była zwykła ani łatwa wyprawa. Wróciłam niby ta sama, jednak już odmieniona. Można powiedzieć inna ja. Przywołuje w pamięci raz jeszcze przepiękny podlaski krajobraz, zapach farb i niepowtarzalną atmosferę malarskiej pracowni Aleksandry Chaberek. Przypominam sobie wszystko, co zdarzyło się w ciągu zaledwie 5 dni. I wiem, że chcę się z wami podzielić swoją niezwykłą opowieścią. Tego odcinka możecie posłuchać przy demakijażu lub goleniu, bo dobrze jest zobaczyć swoją twarz bez upiększeń i zasłon. Podobnie jak aktorzy w starożytnym greckim teatrze, my zakładamy w życiu mentalne maski. Wcielamy się w różne role i postacie. Używamy tych masek do ochrony przed złem całego świata. Chcąc uniknąć zranienia, chowamy nasze prawdziwe ja, a wraz z nim potrzeby i pragnienia. Nieświadomie tworzymy idealny awatar, który stoi na straży naszego bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i profesjonalnego wizerunku. Jednak maski oddalają nas od prawdy o nas samych. Wkładając je, przestajemy być sobą, tracimy dostęp do naszego serca, myśli, a z czasem także emocji. Potrzeba ochrony zmienia się mimochodem w poczucie obowiązku, by nienagannie odgrywać przypisywaną sobie rolę. Tak dalece pilnujemy się, by nie wypaść z roli, że nasza mimika twarzy podlega nieustannej kontroli. Rzadko pozwalamy sobie, by maski opadły, a już na pewno stajemy się niezwykle czujni w świetle fleszy, reflektorów lub pod czujnym okiem artysty, malarza czy terapeuty. Dlatego tak niezwykłą umiejętnością jest zajrzeć głęboko w oczy i w duszę, by spoza masek wyłuskać wewnętrzny obraz prawdziwego człowieka. Właśnie dla odkrycia tego prawdziwego obrazu udałam się na Podlasie, bo choć fotograficzne odwzorowanie portretowanej osoby dla Aleksandry Chaberek to pestka, co możecie poznać po wielu pracach z jej portfolio, to ja nie pojechałam do niej po piękne zdjęcie do pałacu. Nie o portret zewnętrznej powłoki mi chodziło, lecz o wgląd i wydobycie tego, co dla oczu niewidoczne. Jeśli moja przygoda was interesuje, to zapraszam do zdumiewającego i fantastycznego świata sztuki Aleksandry Chaberek. Na Podlasie dotarłam w poniedziałek, około 13. Było słoneczne, ciche popołudnie. Nie wiedziałam, czego dokładnie mam się spodziewać, poza tym, że przejdę przez proces art-terapii zakończony malowaniem obrazu. Ola powitała mnie ciepło i serdecznie. Poprosiła, abym trochę opowiedziała jej o sobie. Była ciekawa mnie, otwarta i życzliwa. Czas płynął leniwie, a ja z każdą chwilą coraz chętniej dzieliłam się swoją historią, przemyśleniami i spojrzeniem na świat. Ola opowiadała także o sobie, o swojej drodze artystycznego rozwoju. Jeśli ktoś z was jeszcze nie widział wywiadu, to koniecznie go obejrzyjcie. Na końcu dzisiejszego odcinka podlinkuję wam to nagranie. Później zaprosiła mnie w klimatyczne miejsce, gdzie mogłam obejrzeć jej liczne obrazy, co oczywiście zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Bo jak wspomniałam w wywiadzie, te obrazy to historia o ludziach. Nie zawsze są piękne, często wręcz niepokojące, ale niezwykle poruszające i prawdziwe. W końcu znalazłyśmy się w jej pracowni. Farby, sztalugi, drewniane wykończenia, mnóstwo naturalnego światła. Do tego bębenek, misy tybetańskie, maty do ćwiczeń i kolekcja muzyki z różnych regionów świata. Już wtedy przeczuwałam, że to wszystko ma swoje przeznaczenie. Ruch, dźwięk, kolory to naturalny sposób wyrażania siebie. To metajęzyk, którym od zarania dziejów porozumiewamy się między sobą poza słowami. Poprzez sztukę łączymy się z innymi ludźmi na poziomie duszy. Wszystko toczyło się w naturalny i niewymuszony sposób. Wydawało mi się, że jestem rozluźniona i swobodna. Gdy powstawał pierwszy rysunek, uśmiechałam się i zabawiałam moją art-terapeutkę rozmową. Gdzieś tam w środku odczuwałam lekki dyskomfort, wiedząc, że pozuję. To zawsze na początku jest trudne. Jakież było moje zdziwienie, gdy Ola pokazała mi pierwszy rysunek. Za nie mówiłam. Patrzyłam i nie mogłam pojąć, jak to się stało, że zamiast mnie na rysunku jest mężczyzna. Postawny, skupiony, wnikliwy obserwator. Poczułam opór i niechęć. Nie, to na pewno nie ja. Skąd on się tam wziął? Doprawdy nie miałam zielonego pojęcia, jak ona go dostrzegła we mnie. Przyglądałam mu się bardzo badawczo, jednocześnie pytając, ile rysunków powstaje przed namalowaniem obrazu. Dowiedziałam się, że zwykle jest ich od 5 do 8. Odetchnęłam i pomyślałam, że następny na pewno będzie już lepszy. Już ja się postaram, by pokazać, co mam w środku. I postarałam się, a jakże. Niestety to, co pokazałam, nijak nie ukazywało tego, co przecież wiem, że w sobie mam. Na kolejnych rysunkach pojawiali się mniej lub bardziej groźni mężczyźni. Byłam coraz bardziej zmęczona, zirytowana i zaskoczona ich obecnością. Pod koniec dnia, gdy już nie miałam siły ani ochoty starać się bardziej, pojawiła się twarz, której rysy były nieco łagodniejsze, bardziej kobiece i miękkie. Szczerze mówiąc, miałam dosyć. Jedyne, czego chciałam, to spać. Pożegnałam się i odjechałam na pobliską kwaterę. Następnego dnia rano obudziłam się tuż po 4:00 z okropnym bólem głowy. Mimo to o 7:00 rano rozpoczęłyśmy pracę. Nie pomogły ćwiczenia na świeżym powietrzu ani pyszny koktajl ze świeżych owoców. Dopiero po kilku godzinach ból głowy ustąpił. Dzień wcześniej autorytatywnie stwierdziłam, że to, co widzę, nie mieści mi się w głowie. Następnego dnia głowa pękała mi z bólu. Nic dodać, nic ująć. Lepiej czułabym się, godząc się na to, co widzę. Ale to nigdy nie jest aż takie proste. Trzeba trochę podręczyć siebie, a nuż uda nam się zaprzeczyć rzeczywistości. Notabene obserwuję, jak w ten sam sposób zmagają się podczas terapii osoby, z którymi ja pracuję jako terapeuta. Stawianie oporu, udawanie przed sobą to sztuka, którą mamy wyćwiczoną do perfekcji. Ale materia jest cierpliwa. Wystarczy trochę poczekać, a zaczynamy dostrzegać różnicę pomiędzy prawdą a iluzją. Cóż, przyznam, że łatwo się nie poddaje. Ola zrobiła mi 21 rysunków. 21! Czujecie to? Tak, powszechnie wiadomo, że terapeuta na terapii to trudny orzech do zgryzienia. Ona męczyła mnie, a ja starałam się zmęczyć ją. Przez kolejne kilka dni pojawiały się nowe twarze. Pojawił się nawet groźny samuraj. Z czasem rysy zaczęły łagodnieć i stawały się coraz bardziej kobiece. Jeszcze z domieszką cech zwierzęcych, ale można było dostrzec, że głęboko w cieniu, za armią męskich wojowników i dzikich zwierząt, kryje się kobieca postać. Ból głowy nie odpuszczał przez 3 dni z rzędu. W końcu Ola zrobiła mi masaż olejkami, a ja zasnęłam w pracowni na dywanie przy przepięknej muzyce cerkiewnej. Zupełnie mnie odcięło. Gdy się obudziłam, czułam się zupełnie inaczej. Ogarnął mnie spokój. Poddałam się. Zgodziłam się na to, co przychodzi z każdym kolejnym rysunkiem. Po prostu patrzyłam bez oceny, bez oczekiwań, bez przymusu pokazania siebie. I właśnie wtedy wydarzyło się coś zupełnie dla mnie niespodziewanego. Na rysunku pojawiła się kobieta, ciepła, może jeszcze niezbyt ufna, z mocno zarysowaną szczęką, ale o pięknych oczach. To był przełom. Jednak nie myślcie, że pozowanie do obrazu było łatwe. Wraz ze zbroją spadły maski, ozdoby, rozpraszacze. Zniknęły włosy zakrywające mi oczy. Porzuciłam makijaż i biżuterię. W końcu byłam gotowa stanąć w swojej prawdzie i pokazać swoją kobiecą energię. czułość, uśmiech, wnikliwość, cierpliwość i empatię. Poczułam, że stoję mocno na ziemi, mając jednocześnie kontakt ze światem duchowym. Duch i materia zmieszały się w jedną wibrującą barwami energię, którą byłam gotowa się dzielić i której w końcu stałam się w pełni świadoma. Jak trafnie stwierdził James Baldwin, nie ma nic bardziej pożądanego niż uwolnienie się od dolegliwości, ale też mało co jest bardziej przerażające niż utrata sztucznej podpory. Niesamowite, jak dobrze radzimy sobie, nosząc liczne maski, a wszystko przez to, że bardziej boimy się stracić, niż odważamy zyskać. Unikamy wyrażania tego, kim w istocie jesteśmy, co czujemy, co myślimy, do czego tęsknimy, po to tylko, by dopasować się, zdobyć aprobatę. Za sprawą masek dostosowujemy się do ogółu. Rozpuszczamy własną unikatowość i niepowtarzalność, by dopasować się do bezbarwnego, doskonałego, uniwersalnego obrazu. Tracimy wartościową tożsamość na rzecz bezpiecznej nijakości. Więzimy sami siebie w zainscenizowanej rzeczywistości, starając się zaspokoić nadmuchaną potrzebę akceptacji. Krok po kroku oddalamy się od siebie i własnej autentyczności. Tracimy radość życia, elastyczność, energię. Zestresowani, sfrustrowani, przygnębieni. Nieświadomie, lecz z własnej woli doprowadzamy się do wewnętrznego wypalenia. Jednak w każdej chwili mamy szansę, by zmienić zdanie i podjąć decyzję o tym, że warto pokazać światu swoje prawdziwe ja. Nieważne, ile to zajmie czasu. Nieważne, jak nieprzyjemne to będzie w praktyce. Trudne doświadczenia nieodmiennie prowadzą nas do postawienia sobie kluczowych pytań. Kim jestem? Czego dla siebie pragnę? Jakie są moje potrzeby? I w końcu, jaka jestem naprawdę? Jaki jestem naprawdę? Ja połączyłam w art-procesie dwa istotne aspekty. Moją kobiecą moc i osobistą dojrzałość. Odkryłam, że mam do dyspozycji armię wojowników, którzy w razie potrzeby mogą mnie chronić. Jednak nie pozwolę, by zamykali mnie w więzieniu moich obaw czy lęków. Teraz czuję się zdecydowanie lepiej. Lżejsza, pewniejsza siebie i własnych atutów. Niby taka sama, a jednak zupełnie inna. Wyszłam poza kolejne ciasne ramy. Zrobiłam sobie więcej miejsca. Jeszcze bardziej zgodziłam się na siebie. Wysyłam wdzięczność za to, że mogłam wziąć udział w tak niezwykłym i fascynującym procesie doświadczania siebie przez sztukę do dwóch osób. Pierwszą jest Ola Chaberek. Dzięki za to, że poszłaś za głosem serca i prowadzisz art-proces połączony ze sztuką malowania, rysunku, śpiewu i wielu innych technik, w których można doświadczać siebie na różne sposoby. Drugą jest ktoś szczególny, komu z serca dziękuję za to, że się tam znalazłam. Bez Ciebie nie byłoby tej audycji, bez Ciebie nie byłoby także Radyjka Dorota. I tak domknęła się moja opowieść. Komentarze, udostępnienia i oczywiście zasubskrybowanie Radyjka Dorota ucieszą mnie ogromnie. A teraz ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia. Tylko w Radyjku Dorota.